Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Nie mam pojęcia, który to jest odcinek. 240 któryś chyba, czy 50 któryś? Kuźwa, nawet nie wiem, ale coś w tym stylu. I ogólnie powiem wam taką jedną rzecz, o którą się już zresztą mnie pytaliście jakiś czas temu, czyli kiedy skończę ten teoretycznie sezon, tak? Kiedy skończę, powiedzmy, tego save'a i będę leciał na jakimś innym, tak? Już wam śpieszę z wyjaśnieniem. Tu sobie będziemy przy okazji to wszystko budować, tak żeby, powiedzmy, te domki sobie tutaj gdzieś stały. Sobie będę dalej, powiedzmy, 2, 3, 4 i to było na 5, nie, na 3, na 4 już był ten. Będę sobie po prostu budował i będę z wami tutaj rozmawiał. Słuchajcie, kminiłem sobie właśnie, kiedy mogłoby być koniec, powiedzmy, serii, tak, znaczy serii, sezonu, w sensie tego save'a. No i tak doszedłem do wniosku, że w sumie, skoro i tak już mamy ponad 200 odcinków, to docisnąć sobie spokojnie, tak powiedzmy, do tych 300 i wtedy na spokojnie sobie zmienić save'a dopiero, bo faktycznie taka jakaś będzie kolejna okrągła liczba. Poza tym mamy już wersję 1.12, oficjalnie wersja 1.12 jest już, czy tam była już teraz wczoraj, czy przedwczoraj, zależy kiedy oglądacie ten odcinek tak naprawdę, ale jest już dostępna i cieszę się, bo troszeczkę też dodatkowo przeciągałem tą serię, ile dawałem radę po prostu czasami, bo czułem, że jeszcze, powiedzmy, końca tej serii nie ma i chciałem, powiedzmy, żeby to się jakoś tak wyjaśniło, nie? Tak? Kiedy powiedzmy, będzie koniec tej serii. No i jakoś tak w końcu wyszło, że będzie koniec serii. Znaczy koniec, kuźwa, sezonu. Na tym save'ie, o, w ten sposób. To wam zresztą powiedziałem. I teraz tak, jak ogólnie ja to planuję zrobić? Bo planuję to, myślę, zrobić jakoś tak, że dobra, zostawmy to w ten sposób. Planuję to zrobić, myślę, tak, że dociśniemy do tych 300 odcinków, tak? Wybaczcie, że jestem zakręcony, ale wstałem dosyć niedawno, więc powiedzmy, jeszcze będę troszeczkę nieogarnięty. Dobra, będzie kolejny domeczek. Fajnie to będzie wyglądało, mówię, potem się to tylko jakoś połączy i będzie spoko. To nie będzie jakoś super równo rozstawione, ale tak mniej więcej, żeby sobie tutaj postawały, nie? Dobra, mówmy dalej. Mamy odcinek, mówię, w tym momencie ten 240 któryś, czy kurde, nawet nie wiem, no właśnie dokładnie nie pamiętam który, czy to może nawet 200, nie, 244, kurde, no sprawdzę, bo nie będę mógł normalnie nic powiedzieć, jak nie będę wiedział, który odcinek mam. Czekajcie, gdzie to jest moje tutaj, tutaj mam MC kanał, halo, 225, o, był ostatnio odcinek 225, więc tak naprawdę dopiero jesteśmy na początku tej 200, ale pomyślałem właśnie, że można docisnąć spokojnie do 300, z tego względu, że mam jeszcze dosyć sporo projektów do zrobienia, jeżeli chodzi o tego save'a. Tutaj zacząłem się troszeczkę zajmować, powiedzmy, wioską Endu, tak? Zacząłem sobie ogarniać te tematy związane tam z tym pomieszczeniem na ogień, czy coś takiego, tak? Co tam będzie, powiedzmy, taki mini symbol, powiedzmy, naszej bazy, który będzie jakby, nie wiem, strzegł tą bazę, czy coś w tym stylu. No i pomyślałem, że to w fajny sposób można właśnie zaaranżować, że docisnąć właśnie do tych 300 odcinków, poogarniać te projekty, które gdzieś tam sobie teraz wymyśliłem i pewnie jeszcze wymyślę tak naprawdę i cisnąć tak naprawdę, ile gdzieś tam wlezie. Wiecie, z jakimiś wyprawami, z innymi rzeczami, pewnie jakiś może jeszcze maraton w ogóle powstanie, czy coś w tym stylu, bo też się do tego jakiś czas temu zabierałem, tylko do tej pory tego jeszcze w sumie tak nie zrobiłem do końca, także to musicie mi dać troszeczkę czasu, ale głównie chodzi o to, że mam zamiar po prostu do tych 300 odcinków dojechać, później ewentualnie właśnie będzie zmiana save'a i co ewentualnie będziemy robić powiedzmy na tym kolejnym save'ie. To są bardzo odległe w sobie plany, chociaż z drugiej strony nie takie odległe, bo oj, nie mam już tego, bo
W zależności od tego, jak często będę dodawał odcinki, wiadomo, singla, tym powiedzmy szybciej się do tych 300 będziemy zbliżać. Ale to też zależy od tego akurat, w jaki w danym tygodniu mam czas i w ogóle. Więc to musicie mi tutaj wybaczyć, ale myślę, że z tym nie będzie problemu, bo... O Jezu, nie tak się robi o te... Z tym nie będzie problemu, mówię. Projektów jeszcze troszeczkę mam. Najbliższe projekty, jakimi się na pewno będę zajmował, to właśnie wioska Endu. Tamto pomieszczenie z ogniem, będzie jeszcze na pewno, Boże, jak to się nazywało, tą stację kolejkową troszeczkę trzeba dokończyć, tamten wagonik, możliwe, że jeszcze jakiś pomnik się zrobi, willę na pewno będę chciał właśnie ogarniać, jeżeli chodzi o, wiadomo, tam przerobienie i powiedzmy na bazę, więc to też będzie na co najmniej kilka odcinków. I to będzie się tak przebijało właśnie z jakimiś wyprawami i tym podobnymi. Czekajcie, tak muszę sobie zaplanować kolejny, powiedzmy, domek gdzieś tutaj na przykład. Na razie zrobimy, powiedzmy, same szablony, a potem zrobimy, powiedzmy, resztę. Myślę, że tak będzie troszeczkę łatwiej. Każdy domek normalnie jest 5x5, bez żadnych tam szaleństw, ewentualnie możliwe, że później po prostu przerobię kilka, które będą jakieś takie większe czy coś, bo też tak by można było, ale ewentualnie, o wiecie, dwupiętro... Dobra, już mam pomysł, na przykład, czekajcie, tu jest raz, dwa, tu na przykład ten by był troszeczkę wyższy, zaraz wam pokażę mniej więcej, jakby się to zrobiło. I wracając do tematu, także będzie parę powodów tych projektów, jeżeli chodzi właśnie jeszcze o tą serię właśnie singla, na spokojniutko. Więc tutaj się nie bójcie, że ja tych pomysłów nie mam i będę, nie wiem, jechał, kurde, z serią do 300 odcinków i nie wiem, co chwilę robił dosłownie co odcinek jakieś, nie wiem, wyprawy z dupy, bo nie będę miał pomysłów. To nie tak, tylko po prostu jak na przykład nie będę się wyrabiał z danym projektem, a czasami tak jest i bardzo często tak jest, to wiadomo, wtedy właśnie jakaś wyprawa do jaskini, która i tak powinna już teraz być, bo już jest bardzo krucho z moimi przedmiotami, z żelazem i złotem, diamentami i innymi takimi rzeczami, więc tutaj powiedzmy będę musiał, powiedzmy, to tak zrobić, nie mam już więcej, o kurde, dobra, trzeba jeszcze zrobić, także tutaj będę i tak musiał zrobić, powiedzmy, sobie tą wyprawę, bo już moje przedmioty po prostu się kończą, moje surowce, których potrzebuję. Edek się niestety zrespił tutaj na górze i to nie jest dobre. Nie zrespi się on na dole raczej, bo tu jest światło i raczej tak sam z siebie nie zejdzie. Wiadomo, jest ryzyko, że się na niego popatrzę. No ale no niestety będzie z tym problem, bo nawet jeżeli oświetliłbym na górze ten domek, to czuję, że mógłby być problem, że i tak one by się respiły. Można by i tak spróbować, czyli powiedzmy zrobię to w ten sposób, że wbiję się na górę. On sobie schodzi w ogóle, zarąbiście. Powiadomienia mi tu piszą, dobra. I ja sobie na przykład dałbym tutaj światło. I to światło by było na tyle dużo tutaj, że raczej on się sam z siebie nie zrespi. Przynajmniej nie powinien. To jest taka zasada, jak jest tutaj wszędzie dookoła, tak? Że są te pochodnie i nie ma z tym problemu, że się respią etki. Myślę, że to będzie ok. Ewentualnie jeszcze coś pokminię właśnie z oświetleniem tutaj, żeby na przykład nie były same pochodnie, tylko właśnie, żeby jakoś to inaczej zrobić. Czyli wiadomo, jak będą te ścieżki, będą co chwilę latarnie pewnie jakieś, czy coś innego wykombinuję. Coś będę musiał po prostu zrobić, żeby to jakoś rozwiązać, tak? No bo z tym wiadomo, że będą problemy. Zaraz, bo nie zrobiłem tych, nie zrobiłem chiselet, kurde, stone bricków. To zaraz sobie zrobię, na spokojnie. Mam tutaj na szczęście trochę tych stone bricków, więc się tego nie boję, że mi tutaj coś zabraknie. Bo przynajmniej na razie nie powinno być takiego problemu. Jeszcze troszeczkę by się tego przydało. Jeszcze z jednego staka sobie zrobimy. A co, bo jednak tych chiselet stone bricków używam sporo tutaj. Dobra, tu będą dwa staki, tu mam stone bricków. Dobra, myślę, że styknie. I teraz, Boże, co, o czym ja mówiłem? To jest ten problem właśnie, że skupiłem się na budowaniu i jeszcze dodatkowo jestem nieogarnięty, bo wstałem niedawno, ale fajnie to będzie wyglądać, powiem wam. Będą takie te domki. Jak widzicie, tam się Edek zrespił, tu się na przykład gdzieś tam nie zrespił. Także wydaje mi się, że te pochodnie mimo wszystko gdzieś tutaj uchronią te moje domki, powiedzmy, przed spełnieniem się tych Endermanów. Na ile to wyjdzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jednak... 2, 3, 4, 5, dobra. Miejmy nadzieję, że jednak, powiedzmy, coś to uchroni. No i mówię, będę musiał wykminić bardzo ciekawe oświetlenie, żeby z jednej strony było go dużo, a z drugiej strony, żeby ono jednak, powiedzmy, ładnie wyglądało.
Jeden z pomysłów, jaki miałem, to żeby ogrodzić, zrobić po prostu ogrodzenie wokół tych filarów, czyli na przykład tutaj by było mniej więcej na skos, tak? Czy by tak lekko zakręcało, żeby zrobić takie, powiedzmy, połączenie z tym, żeby ominęło troszeczkę domek i zrobić taki mur na most, jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, zrobić taki mur na te, nie wiem, trzy kratki, powiedzmy, wysokości, tam wiadomo, z płotkiem i tym, żeby nic tam się nie mogło na tym płotku zrespić. Dodatkowo, wiadomo, on by był też oświetlony. I wtedy, powiedzmy, wszystko poza tym i tak by było oświetlone pochodniami, to tam sioryba, już bym był bezpieczny, że mi się tam nic nie zrespi i tak, bo jest dużo światła, a w środku, powiedzmy, musiałbym wykombinować tylko dobre oświetlenie, żeby, wiadomo, nie było problemu właśnie z Endermanami. Tutaj też bym jakiś domek właśnie postawił. Tu jest akurat ta moja piramidka, która i tak będzie zniszczona, więc ja się o nią nie boję. 2, 3 i tutaj teraz to. Także sobie to będę musiał wszystko fajnie tutaj wykombinować. No myślę, że to ta wioska Endu będzie ładna, bo tutaj teraz tak naprawdę widzicie, jak buduję same małe, zwykłe domki, tak? Które, no, w sensie pozostałości po domkach, bo to nawet nie są domki. Więc powiedzmy, że szału tutaj na razie nie ma, ale mówię, zrobimy sobie zaraz jeden taki podwyższony, to nawet zaraz wam już teraz właśnie pokażę. Zrobimy sobie taki podwyższony, czyli na przykład ten, albo ten, może ten na przykład. Zrobimy go sobie troszeczkę podwyższonego, czyli wbijemy się tutaj po prostu na górę, wbijemy się tutaj w ten sposób i zrobimy... Oj, no już dopiłem, dobra. Za bardzo poszedłem do przodu, nieważne. I zrobimy sobie tutaj na przykład to w ten sposób, czyli robimy tak. Mhm. I tu by trzeba było zrobić, powiedzmy, taką wieżyczkę troszeczkę. Tu ona by też musiała być lekko poniszczona. O. O. Tu jeszcze jakiś schodek. Tutaj jakiś schodek. Tutaj na przykład. Dobra. I no oczywiście tutaj musi być pochodnia, żeby nie było problemu. I powiedzmy, że tak byśmy to zostawili. Jak to będzie wyglądać? Wygląda to spoko. To jest takie... dosłownie, to taka kuźwa stojąca kupa trochę. Ale chodzi właśnie o to, że to ma być taka ruina. Dosłownie ruina. To ledwo w ogóle stoi. Jest poprzewracane i tak dalej. To mniej więcej ma to w ten sposób wyglądać. Także uważam, że jak najbardziej ok. I co któryś domek można właśnie mniej więcej inaczej to zaaranżować. Tutaj na przykład, czekajcie, bo to by było to. Tu jak sobie zaraz zabuduję, to można zrobić inny patent, już wam pokazuję. To wszystko na bieżąco sobie wymyślam, żebyście tam nie myśleli, że jakieś projekty mam czy coś. To po prostu wychodzi gdzieś tam na bieżąco z głowy. Dobra, tutaj, dobra. I tutaj. I teraz na przykład do tego można by było dowalić sobie tutaj na przykład małe takie coś, co by było, kuźwa, nie wiem, starożytnym, kuźwa, garażem, nie pisać mi teraz. Starożytny, kuźwa, garaż, dosłownie, nie? I tutaj na przykład by było w ten sposób. I tu w ogóle, czekajcie, jakoś tak to połączyć. Tutaj. O, na przykład. Takie coś, po prostu taki troszeczkę szerszy tutaj domek. Myślę, że i tak to jakoś w miarę spoko wygląda, wiadomo, schodki, żeby mniej więcej pattern jakikolwiek utrzymać, dobra. I patrzcie, tu mamy taki jakiś dziwny inny domek, tutaj mamy taki inny dziwny domek, tutaj będzie kilka pewnie takich samych, ale myślę, że można to na spokojnie fajnie zrobić. To jest o tyle fajne, że ja nie muszę tutaj za bardzo się skupiać na tym, co gdzie stawiam, po prostu randomowo sobie rozkładam te bloki tak, jak mi gdzieś tam jest wygodnie akurat i tyle, jakoś to zawsze wygląda. Dobra, ten jest bardzo w ruinie, tu będzie tylko, będą tylko w ogóle 3-4 schodki, dobra. Teraz ten, jak to wygląda, czekajcie, jakby tak z góry gdzieś bardziej pójść, tak. Potem se wzlecimy ewentualnie tam na górę. Ale wygląda to spoko. Mówię, to są na razie same domki. Tutaj nic się tak naprawdę nie dzieje. W sensie jest jeden domek. Tutaj. Tam chyba raczej nie będzie. Ewentualnie zrobimy jakąś mini zagrodę. Coś, bo to ma być imitacja wioski, tak? Co prawda opuszczony, więc ona będzie troszeczkę poniszczona i w ogóle. Ale mniej więcej właśnie ma to w ten sposób wyglądać. Także myślę, że jest ok. Ile ja tu jeszcze domków zrobię? Czekajcie, bo tu mam...
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu będzie na pewno jeszcze dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Nawet może i 15, także no całkiem sporo tych domków tutaj będzie. No i będę musiał, wiadomo, jakoś tam połączyć ścieżką, żeby one jakoś tam fajnie wyglądały i w ogóle, nie? Myślę, że pomysł mam okej. Ja bym się do tego pomysłu przyczepić nie mógł. No ja uważam, że jest naprawdę good. Very good. Także tu se damy schodek, tu se damy schodek. Okej. Jeszcze tamten zrobimy, to powiedzmy tą część będziemy mieli prawie że gotową. Cyk, 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 cyk. Tutaj jakiś... mam jeszcze, już myślałem, że nie mam, kurde. Myślałem, że mi się te cracked stone bricki skończyły, nie? Tu se damy mossy stone'a, tu se też damy mossy stone'a, tu se damy mossy stone'a i gotowe, i voila, proszę bardzo. Ruina jest, jest. Nawet się nie trzeba za bardzo stać. Tam mi krzyczeliście, że LJ wykopse kuźwa was ze Strongholda te z mossy stone'em, nie? Ale uważam, że te z cobblestone'a całkiem fajnie tutaj pasują. Zresztą to jest bardzo podobny blok, więc tutaj nie powinno być z tym żadnego problemu. Dobra, jeszcze tam trzeba dać. A, jeszcze oświetlenie zapomniałem, no tak, bo będzie problem z etkami, także tak po trzy pochodnie trzeba mniej więcej pierdutnąć na każdy jeden domek, żeby, myślę, nie było z tym problemu, no a potem wiadomo, no czas pokaże, jak ja to tak naprawdę wykminię, żeby to oświetlić, żeby to jakkolwiek nie było narąbane tymi pochodniami na prawo i lewo, tylko żeby jednak to po prostu było oświetlone, tak? No to nie jest łatwa rzecz, bo żeby tak oświetlić, żeby to było mocno oświetlone, ale żeby nie było naspamionych jakichś tam lamp, nie lamp, to nie jest łatwa rzecz, naprawdę to nie jest łatwa rzecz. Wiadomo, można, najłatwiejszy patent jaki by był, żeby na przykład te pochodnie po prostu nie wystawały i w miarę, żeby to się zlało właśnie z endstone'em, glowstone, ponieważ może nie, że mają podobną strukturę czy coś, bo w żadnych wypadku, ale byłoby przede wszystkim ten glowstone w ziemi, i myślę, że jak najbardziej by tutaj pasował, więc jakoś tak pewnie to rozwiążę. Ale to oczywiście mówię, pokażę, okaże się później, jak już będę faktycznie robił, powiedzmy, wykończenia, tak? Bo najpierw się zajmuję domkami, część, wiadomo, gdzieś tam właśnie podwyższę, pozmieniam, tak żeby to, powiedzmy, coś tam się różniło, czyli ten jest podwyższony, pewnie gdzieś jeszcze ten będzie podwyższony na przykład, czy ten, takie, żeby to, powiedzmy, się różniło wszystko od siebie, nie? Dobra, tu sobie wbijemy na górę, pyk, dobra. Trzy pochodnie, raz, dwa, trzy. To są wszystkie oświetlone domki, jeszcze ten nie jest oświetlony na górze. I takiego testa sobie właśnie zrobimy, jak gdzieś właśnie pójdę sobie, tu sobie dam w ogóle w pochodnie w tym. Jak sobie, powiedzmy, odejdę kawałek od tego domku. I chcę zobaczyć wtedy, czy się jakiś edek tutaj zrespi, nie? Bo one i tak się od razu tak mogą nie zrespić. Ale wiecie, dobra, czyli to jest oświetlone, to oświetlone, to oświetlone, to. Dobra, wszystko tu jest, wydaje się, oświetlone. Także jest ok. Jedyne, co teraz by trzeba było zrobić właśnie, to udać się na przykład w tamtą stronę. Tak troszeczkę dalej, na spokojnie. Jeszcze dalej, zobaczyć, czy w ogóle farma działa, bo jest 1.12 już wersja, działa pięknie, ładnie. Jestem zadowolony, naprawdę. Kopia w dalszym ciągu i tak kopię robię tak naprawdę za każdym kolejnym odcinkiem, więc no jest trochę tego. A, też ogólnie planuję w ten sposób zrobić, że na przykład tutaj mamy część tej wioski, nie? Tutaj pewnie jeszcze jakiś domek czy coś by się zmieściło, także można zrobić. Tu jeszcze też, no, będzie jeszcze tych domów. Tak z 15-16 możliwe, że nawet tych domków będzie. Fajnie to wygląda, zaraz sobie wlecimy w górę, jak to z góry wygląda oczywiście. I jeszcze kwestia właśnie drugiej części endu, tutaj przede wszystkim będzie można dać dużo takich tych... na właśnie owoców Horusa i to będzie też fajnie wyglądało jak takie drzewka, bo to ma być typowo wioska Endu, nie? Można ewentualnie zaaranżować jakieś drzewa, które będą zbudowane z bloków jakby Endu i to też na przykład jakoś zrobię, to jeszcze się okaże. I teraz ogólnie tak, bo tutaj będzie ogólnie też przejście i ten portal, niedaleko od tego portalu, również obuduje się tam wokół tego portalu, czyli coś tam się zrobi. Nie wiem jeszcze dokładnie co, ale też chcę wykorzystać tamtą część Endu, czyli jakby tak te wysepki. Może nie będę jakoś tam ich super łączył czy coś, ale chodzi o takie po prostu kwestie, żeby tu było na przykład jakieś przejście,
Tu jakieś, wiadomo, jakaś wieżyczka na przykład, taka wieża, coś a la wieża magów, nie wiem, jakieś coś by było. To by była normalnie też ścieżka do tego z wioski. I coś by tam dalej było, powiedzmy, na tych wyspach, więc myślę, że pomysł jak najbardziej okej. Ja mam trochę tych pomysłów, no nie mogę powiedzieć, że nie, no. Dobra, zobaczmy jak sytuacja z Endermanami. Nie widzę żadnego Endermana, więc teoretycznie chyba wszystko działa. Także mówię, jeden patent, który myślę, że na pewno użyję, jeżeli chodzi o podłogę, potrzebuję dużo glowstone'a i mniej więcej go tak rozstawię, tak jak tutaj mniej więcej to widać, tak? Ewentualnie pobawię się jakoś to, żeby okręgi, żeby to miało, chociaż nie wiem, czy mi się chce tyle bać. Po prostu na dupie tego glowstone'a, tak jak tu jest, powiedzmy, tych pochodni, będzie to, myślę, fajnie wyglądało, będzie jasno, ale nie będą wystawały te pochodnie, więc wydaje mi się, że będzie o wiele ładniej. No i te domki będę musiał dokończyć, ale to już się będę bawił tym sam poza odcinkiem. Mam nadzieję, że już następnym razem, jak się tutaj zobaczymy, to już, powiedzmy, domki będą gotowe i ewentualnie nawet już może się ogarnie jakieś ogrodzenie czy coś, bo następny odcinek myślę, że przejdziemy się właśnie do jaskinki tak na spokojnie, żeby właśnie surowce sobie pogarnąć, więc podejrzewam, że będzie dosyć długi odcinek, to się możecie na to szykować, bo takie odcinki są z reguły długie. I w sumie, skoro będzie taki też długi odcinek, to żebym mógł się, wiadomo, wygadać, bo ja lubię, to możecie mi parę tematów na przykład podrzucić w komentarzach, o czym na przykład można było porozmawiać. Bo wiecie, chodzi się po jaskini, no to wiadomo, będę tu gadał o tu żelazu, tu węgiel i w ogóle, ale tak, żebym mógł, powiedzmy, z wami troszeczkę pokonwersować tak, jeżeli chodzi o sprawy właśnie kanału, filmów i innych takich rzeczy. Myślę, że jak najbardziej okej. A póki co myślę, że tutaj się pożegnamy. Czytałem wasze propozycje, jeżeli chodzi o ten nasz ogień, także spoko. Coś tam się wybierze, jak już faktycznie będę to budował. Cofnę się do tego filmu, zobaczę sobie, jak tam te komentarze. Nie bójcie się o to. Nie zapomniałem o tym. Nie. To nie tak, że rzuciłem hasło i o tym zapomniałem. Spokojnie, będzie wszystko. Ale to ogólnie czas pokaże. Save będzie rozrastany i tak jak mówiłem, do 300 odcinków myślę, że dociśniemy, tak jakby się ktoś pytał, kiedy teoretycznie koniec tego jakby sezonu, że kiedy się przenosimy na nowego save'a, jak będzie 300 odcinek, więc brakuje nam jeszcze tych 71 czy 72 odcinków, także jeszcze je można dużo, dużo, dużo zrobić, także o to się nie bójcie, postaram się, żeby to było wszystko epicko i fajnie, jakbyście łapeczkę oczywiście zostawili, tak więc to będzie tyle ode mnie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wam podobał, trzymajcie się oczywiście i do następnego odcinka, pamiętajcie, odcinki codziennie o 13:30 wlatują niezmiennie, co by się nie działo. No i tak. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.